Cześć, co to masz? Kompas. A po co ci kompas? No, kompas ma za zadanie wskazywać drogę. Wiesz co, ja mam na komórce GPS, patrz, wpisuję tutaj miejsce, gdzie chcę iść i on mi wszystko mówi i podpowiada. Dużo prostsze, wyrzuć ten starość. Nie! Ale dlaczego nie? No bo kompas jest pewniejszy, wystarczy, że coś ci się w twoim telefonie, w tym GPS-ie poprzestawia, no i jesteś uziemiony. A mi wystarczy wiedzieć, gdzie jest wschód, zachód, północ czy południe, no i w drogę. A jaką drogę? Gdzie? I właśnie tutaj mam mały problem, ponieważ jest tyle ciekawych miejsc do zobaczenia. To chodź, wyszukiwarce mam napisane i wyszukane bardzo ciekawe miejsce z wieloma ładnymi widokami i zabytkami. No rzeczywiście, ładne, chodźmy. Chodźmy. GPS, kompas, na nic się nie przydadzą, jeśli nie wiemy, gdzie chcemy iść. Bo w życiu najważniejszy jest cel, to, co chcemy osiągnąć. Jaką metę chcemy zdobyć? Tylko, gdzie szukać odpowiedzi na to ważne pytanie? To może spróbujmy u wróżki? Dzień dobry. Witam prześliczną panienkę. Proszę usiąść. Co sobie panienka życzy widzieć? Chciałabym zobaczyć przyszłość, co mnie w życiu czeka. Proszę dotknąć. Tak, widzę szczęście. Widzę wielką miłość. Będzie on wysoki albo jednak niski. Będzie miał niebieskie oczy. Chociaż może będzie miał brązowe jednak. No i jeszcze sukces. Wielki sukces pani osiągnie. A kiedy? Za kilka lat. Albo kilkanaście. A może dokładniej? No, wie pani, więcej szczegółów nie widzę. O, ale no, ja bym chciała wiedzieć. No, wszystko jest jakieś takie zamazane, mgliste. Tak samo jak twoje odpowiedzi. Dziękuję bardzo. A kasa? Nie, wróżka to jednak nie był dobry pomysł. To może spróbujmy w internecie. Cześć, co wyrabiasz? No, szukam odpowiedzi na takie jedno pytanie. A jakie? Jak być szczęśliwą. No i co? No, umieściłam to pytanie na wielu stronach i forach internetowych, ale odpowiedzi są tak przeróżne, że jestem głupsza niż wcześniej. To co trzeba mieć, żeby być szczęśliwą? No, piszą, że pieniądze, sława, praca, przyjaciele i... Okej, wystarczy. Widzisz, bez sensu. To może odpowiedzi trzeba szukać gdzie indziej? Ale gdzie? No właśnie, gdzie szukać odpowiedzi na najważniejsze pytania? Bo na pewno nie w telewizji, w internecie, nie u wróżki czy w horoskopach. Dlaczego nie tam? To lustro to moje sumienie. Tak jak widzicie, jest czyste, piękne i ładne. Mogę się w nim przejrzeć. Ale czy zawsze musi taki być? Nie. Mogę je ubrudzić. Czym? Niewłaściwym korzystaniem z internetu. Niewłaściwym korzystaniem z telefonu, czytaniem głupich artykułów w gazetach, wizytą u wróżki, czytaniem horoskopów, słuchaniem głupich rzeczy w radiu. Tak jak widzicie, moje sumienie już nie jest takie piękne i czyste. Już niezbyt da się w nim przejrzeć. Więc co zrobić, żeby znów było czyste? Trzeba je wyczyścić. Tylko w Piśmie Świętym, a szczególnie w czterech Ewangeliach, są ukryte odpowiedzi na najważniejsze ludzkie pytania. W tym na pytanie, jaki jest cel naszego życia? Wystarczy tylko czytać. Każdy z nas ma sumienie, czyli głos Boga w naszym wnętrzu. To jest taki nasz wewnętrzny kompas. I działa dobrze, pokazuje odpowiednie kierunki, co jest dobre, co złe, dopóki go nie zabrudzimy. Wtedy przestaje działać. Jedyne, co go może oczyścić, to Ewangelia. Ona pomaga nam odzyskać prawdę, oczyszcza umysł ze śmieci. Pokazuje, co jest Bogu miłe, a co nie. A co jest Bogu miłe? Już samiście musicie dowiedzieć. Ce
celem życia chrześcijanina jest komunio, czyli zjednoczenie z Bogiem, na maksa. Oczywiście 100% osiągniemy po śmierci, ale już teraz trzeba zawalczyć o pełną pulę dostępną za naszego ziemskiego życia.